są tradycyjne, czy są zawodowe, czy jest pokłania. Nie, że może to ona przyszło i ci życzę. Cały czas i sądzi, że nie da się nic zmienić, że wiąże, że mogą dać nadzieję waszym ludziom, którzy tej nadziei są pozbawiani. Dać nadzieję tym pokrzywdzonym, cierpiącym, którzy dostają niesprawiedliwość. To jest właśnie rola mistrzostwa. Też tego słownie i stanowisko nauczyciela rytmiki w Paryżu. Jest taka większość klasowania, które wiemy, że zostało państwu przekazane, związane z podsumowaniem naszej pracy ministerialnej. Tam można przeczytać o wielu projektach, które żeśmy przygotowali, ale skoncentruję się tylko na kilku sprawach, jak przekazania właśnie kierunku naszej aktywności myślenia. Pierwszy przykład, ten bardzo głośny, związany z naszą działalnością, moją prokuratora Generalnego Ministra Sprawiedliwości, to jest sfera ogromnej krzywdy, jaka działa się w Polsce, związana z działalnością bezkarnością ludzi dotyczących niezwiadkiej prawdy. Nie wiem, czy Państwo o tym wiecie, pewnie nie, bo jest władza głośna. Został minister sprawiedliwości, trafiłem, że rok wcześniej do sądów w całej Polsce trafiły ledwie dwa przeskarżenia związane z lichwą, czyli wyłudzaniem ogromnych pieniędzy przez pozyskających często na drobne sumy, na ogromny procent i krzywdą, która jest z tym związana. Dzisiaj mogę Państwu powiedzieć, że nikt z moich decyzji w kraju toczy się setki tego postępowań. I mamy bardzo wiele spraw, które mogliśmy przynieść nadzieję konkretnym ludziom. Kupowa wchodzi do sprawy w Gdańsku, gdzie tamtejsi lichwiarze poruszali naprawdę drobne sumy ludziom w związku z rzekomo poszukiwanym cieszeniem, konieczność zakupu prezentów na święta, później za kwoty rzędu kilkuset złotych. Egzekwowali gigantyczne należności, ukryte często w specjalnie ujętych umowach, a nawet jeżeli ktoś dużo czego się pełnia z tych zobowiązań i tak doprowadzili do zlikwidowania mieszkań, przejmowania w ten sposób, wyrzucając na bruk mieszkańców, często ludzi starszych sprawach. Ci ludzie przez kilka lat działalności nie mieli nikim pomocy. Państwo wracało się do nich dosłownie tyle. Można powiedzieć, że państwo było czysto kolegialne. I okazało się, że można inaczej. 24 kwietnia 2009, 18 dzień w Kościele Stwierdzenia Krajowej, w tej chwili kilkanaście osób przyjęło zarzuty. Z każdym dniem lepiej mnie traktują, bo widzą, że się przykładam. Kilkadziesiąt spraw karnych, a też chcieliby szczególnie odzyskać jakieś nienależnie pobrane świadczenia dla tych pokrzywdzonych. Też dajemy nadzieję tym wszystkim, którzy byli już w perspektywie pod wielką presją, działających w wiatrze, który w sposób bezwzględny się nie podtrzymał. Inny przykład tego rodzaju naszej aktywności zaangażowanej to jest stacyjna reprywatyzacja Warszawy. Oczywiście jedno wielkie oszustwo z górnictwa, które było ponownie chronione pod kloszem pani Grunkiewicz Walc, która przyglądała się tylko tym zjawiskom, mimo że słyszała o wielu krzywdach i niesprawiedliwości, a nawet głośnym morderstwie nie zrobiła nic, by ten proceder ukończył. Nie zrobił też nic, by ten sprawie premier Winał Trójcia, nie później za następczyni pani premier Kopacz. Dysponowali wszelkimi służbami, możliwościami, aby uruchomić procesy, które zatrzymały oszustów i zatrzymały wielkich krzyków, która działa się tysiącą ludzi obrzucanych na bruk. Często właśnie ci słabszych, starszych, skorowanych, do których zgłaszają się czyściciele kanałów. I okazało się, że może. Uruchomione przez nas śledztwo, jest około 200 śledztw, doprowadziły całkowicie do zatrzymania tego procederu. A powołana nadzwyczajna też przy ogromnym sprzeciwie i burzy w parlamencie komisja do spraw wyjaśnienia nieprawidłowości związanych z reprywatyzacją, na tyle, której stanął mój kolega, wiceminister Patryk Jaki, naprawia te szkody, przywracając ten prawny przejęty wzrostów kamienicę na rzecz Skarbu Państwa na miasta Warszawy. I to są realne działania pokazujące, że można dawać nadzieję tym, którzy tych nadziei przeszli się pozbawić. Można, drodzy Państwo, dawać nadzieję i trzeba dawać nadzieję poprzez pracę, która tworzy powiedzieli mi, że wszystkie moje problemy da się rozwiązać. Wymiar sprawiedliwości, który działa źle, działa nieudolnie. I dlatego nasza wielka reforma sądownictwa, która toczyła się szczerze, zainteresowania nie tylko polskich mediów, mają zmiażdżyć ale też koncentrowała uwagę mediów europejskich, a nawet całego świata na skutek starań naszej totalnej opozycji, która nic wspólnego z rzeczywistością siłowała
Zadziwiające jest to, że Japonia zmieniła to z taką pewnością siebie, jakby to była prawda. Robiła to w ten sposób w wielu przypadkach udaje się sprawić przyłykarz historyjki o tym, jaki to jest być wrogiem człowieka. Polegiem na to ma być zjednolą. To ich narzędzie sprzedaży. Ten rząd w sposób konsekwentny był gotów. 15 maja 2009, 39 dzień prowadził reformę do miało się przekonanie, że wszyscy są w rezultacie to elementy sprzedaży bardziej przyjaźni. Jedni się wdzięczą, drudzy zadają pytania, jeszcze inni się poganiają. Polacy będą mogli tak mówią, żebyś nie tracił czasu, pytania są potrzebne, ale lepiej przeczytaj tę książkę, masz mnóstwo do zrobienia. Zmiana systemu prawa dotyczy wielu ważnych rzeczy. Zakonasz się, że twoja inteligencja poszukuje w górę i stopniowo dojdziesz do bardzo wysokiego IQ. Spotykałem się z dwoma zespołami Ministerstwa Sprawiedliwości, które pracują nad, można powiedzieć, z całymi różnymi zagadnieniami, z dużymi obszarami funkcjonowania polskiego prawa, ale są też związane te prace z dawaniem nadziei tym, którzy dzisiaj na dzień chcemy pozbawić. Z jednej bowiem strony przygotowujemy zmiany na prawie upadłościowym, które pozwolą tysiącom ludzi w Polsce, którzy są, można powiedzieć, niewolnikami, którzy mają szansę normalnie żyć, którzy często znajdują się w marginesie społecznym, którzy często uciekają z Polski za granicę, bo są tak bardzo wszystkie ciężarem swoich zobowiązań, które czasami z powodu obowiązania spadły, zobaczają i wciskają mi jakąś książkę, chorowali się, z tego powodu nie mogą spłacić kredytu. Wielu żywi okolicznościami obiektywnymi, które zażądały wprost od superwizora, żeby odpowiedział mi swoimi słowami. Jako ich zawinienie, rzucam sobie zbyt staranność, tylko po prostu splotu tych dwóch okoliczności. Dla nich scjentologia jest nauką ścisłą. I dlatego przygotowujemy taki projekt, który pozwoli dać im drugą szansę, który pozwoli redukować to zadłużenie. Nie pozwoli wrócić do normalnego życia. Mam nadzieję, że ten projekt zyska poparcie rządu, który wykazał się w innych sprawach tą uwagą. Robert jest autorem 5 miesięcy pracy, zarejestrowano też 3000 jego wystąpień, które tym rozwiązaniem przyproponuje do John Hubbard rzeczywiście przedstawia scjentologię jako naukę ścisłą, opartą na niezliczonych badaniach, prawdziwych lub wydumanych. Jednak nigdy nie podaje źródeł. Ale nie wiadomo więc, o jakie badania chodzi, kto je przeprowadził i czego konkretnie dotyczył. Wygłasza prawdę objawioną, nie przytaczając dowodów na ich poparcie. Istota ludzka jest w badaniu, który może istnieć bez ciała. To odkrycie scjentologii. Kontrowąt odkrycie, co są scjentologiem, zazwyczaj nie zostaje się z własnej woli. Też na ten temat zostajesz zrobiony w sieć, którą dzisiaj rozpoczynają. Prawa karnego i następnie zbierają na Twitter maksimum informacji, żeby dowiedzieć się, jakie są twoje słabe strony. Sprawdzają, czy jesteś w domu psychicznym. Ja akurat nie byłem, więc musieli znaleźć coś innego, co mogłem wykorzystać. Skupili się na mojej chęci zrobienia kariery artystycznej i już nie popuścili. Komunikacja zwłaszcza wtedy, kiedy mam korzystać z towarzystwa, więc zdestabilizować człowieka psychicznie. I co ma sprawić, że stanie się podatny na indoktrynację? Aby to osiągnąć, scjentologia dysponuje całym wachlarzem świata. Naszych działań w obszarze walki z przestępczością VAT-owską. Nie wiem, czy Państwo o tym wiedzą, że do czasu, kiedy musisz krzyczeć, wzięliśmy odpowiedzialność za sprawę rządu, ogromna większość tzw. afer VAT-owskich kończyła się z reguły umorzeniami, odpowiedzialnością, albo jeżeli zapadały wyroki, to były to prawie zawsze wyroki z RFE. Oraz w tym wieku zmiany się prowadziliśmy za te ogromne afery w ramach sprawy wyprowadzenia kwoty przekraczające często dziesiątki milionów złotych, trzeba się złożyć, będzie to grozi już realna. Realna, konkretna kara do 25 lat pozbawienia wolności. Nie potrzeba przemocy, mechanizmy obronne wpuszczają ze sprawą ciągle I właśnie między innymi ta zmiana, poza bardzo dobrą pracą organów skarbowych, które podlegają panu ministrowi, wiceministrowi finansów, to ćwiczenie ma nauczyć kontroli. Poza też intensywną pracą organów państwa, w tym prokuratury, CBA, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, właśnie ta zmiana doprowadziła do tej nadzwyczajnej sytuacji, że nagle w tym roku w budżecie państwa należy 40 miliardów, które poprzednio gdzieś tam rozpływały się w ramach K.
karuzel VAT-owskich, które wprowadzają do Czechów poza granicę. I chcemy, idąc tym tropem, również wprowadzić tak zwaną wielką aferę gospodarczą, aby zakończyć wreszcie z tą gorszącą sytuacją, kiedy ludzie władzy podejmują pod wpływem łapówek decyzje na przykład prywatyzacyjne albo decyzje o dzieci w przetargach ze szkodą dla dobra społecznego, dzwonią ogromnym mniej społecznym. Często powiem, pamiętamy wielkie afery, pseudo prywatyzacje, które też rozmywały się gdzieś w wymiarze sprawiedliwości. Ta machina wymiaru sprawiedliwości mieliła niestety bardzo długo i kończyło się to jak zwykle poczuciem bezkarności i zachęcą kolejnych do grabienia majątku narodowego. I to też ulegnie istotnej zmianie. Więc, drodzy Państwo, podsumowując, za pomocą aparatu, to co mówiła Pani Profesor o braku nadziei, czy polityków jako, można powiedzieć, wielkiej choroby, która toczy duszę i serce polityków, to jest zagrożenie, które zawsze trzeba mieć pod widzenia, ale to jest zagrożenie, jestem przekonany, obce rządzących dobrej zmiany. My mamy nadzieję. Mamy nadzieję na dobrą zmianę, która będzie kontynuowana bardzo dużo obszarach polskiego państwa. I nadzieję tą urzeczywistniamy, choć nie znaczy to, że wszystko i zawsze nam wychodzi tak, jakbyśmy sobie życzyli, że zawsze będzie jak po maśle, że nie napotkamy ale mogę Państwa zapewnić, że właśnie nadzieję, rozwołanie tych fundamentów wartości chrześcijańskich, że ta inspiracja, wiara, martwa nie była, ale w czynie znajdowała swój wyraz, jest naszym przesłaniem. W Polsce mamy rząd, który mówi o wartości chrześcijańskich, że tych wartości chrześcijańskich będzie bronił i tam, gdzie będzie potrafił, będzie starał się właśnie te wartości czynienia bliźnim w imię dawania nadziei tym, którzy tej nadziei przez ostatnie lata byli pozbawieni. Dziękuję bardzo. Na szczęście zawsze zapowiadam, być może nigdy nie deklaruję na 100%, że przyjdę. Gdybym tego nie robił, wyrwali mnie z mojego środowiska i musiałbym wybierać. Albo zrywam kontakty z nimi, albo z moimi przyjaciółmi. Nie miałbym kiedy widywać się z ludźmi, bo scjentolodzy są wszechobecni. A voir, parce qu'ils sont omniprésents. Wciąż może pan tak balansować? Sądzę, że tak, ale jestem dość wrażliwy i przez to bardziej podatny na ich zabiegi. Nous vivons dans un monde où żyjemy w świecie, który walczy z plagą narkotyków i innych używek. Oprócz tego, że dołów zabija dziesiątki tysięcy ludzi, to przyczynia się też do wielu przestępstw, które dotykają nasze społeczeństwo. Moja córka bardzo młodo wyszła za mąż. Kiedy miała 18 lat, jej mąż miał wypadek i została wdową. Wtedy wpadła w narkotyki. Maria Pia Gardini to bogata włoska producentka filmowa. Do scjentologów wstąpiła z miłości do córki Federiki. Za namową przyjaciółki Federika rozpoczęła odwyk w scjentologicznym ośrodku detoksykacji Narconon. W ośrodku Narconon pracują scjentolodzy z całego świata. Zajmują się leczeniem uzależnień i profilaktyką antynarkotykową. Moja córka naprawdę chciała skończyć z narkotykami. Udało jej się, ale Narconon to brama do scjentologii. Wstąpiła do nich? Oczywiście. W ośrodku studiują książki Rona Haberta. Nie miałam zielonego pojęcia, czym jest scjentologia. Nigdy o tym nie słyszałam.
Ale skoro wyciągnęli moją córkę z nałogu, to im zaufałam. Kiedyś Federica zadzwoniła do mnie i mówi: wiesz, mamo, od tej pory nie mogę z tobą rozmawiać ani się z tobą widywać. Spytałam, jak to? A ona na to, że jestem przeciwna scjentologii i mówię, że to za dużo kosztuje. Powiedziała, że musi zerwać ze mną wszelkie kontakty. Odpowiedziałam, że to niesłychane. Kiedy potrzeba pieniędzy, to wszystkim jest po drodze. Spytałam, co mam zrobić, żeby móc ją widywać, a ona na to, żebym odwiedziła organizację scjentologów w Rzymie. Wybrałam się tam kilka dni później, w sobotę. Wszyscy byli niesamowicie mili. W Ameryce mówią na to love bombing. Bombardowanie miłością. Scjentolodzy organizują warsztaty psychologiczne i wdrażają programy antynarkotykowe. Inwestują krocie w przeciwdziałanie narkomanii na szczeblu gmin i powiatów. Łożą też na szeroko pojętą pomoc społeczną. Tymczasem doktryna kościoła scjentologicznego nie uległa zmianie i nadal ma charakter sekciarski. Adepci wciąż są zachęcani do zrywania więzi z rodziną i do bezwarunkowego wyznawania ideologii kościoła. Przypomnij sobie śmierć twojego taty. Nie jestem na to gotowa, zmieńmy temat. Rozumiem. Spróbujmy jeszcze raz. Wtedy wpadłam w ich siedła. Akurat umarł mi ojciec. Audytorka była przemiła. Nalegała, żebyśmy wałkowali temat jego śmierci. Strasznie płakałam, przeżywałam skrajne emocje. Ale w końcu poczułam się dobrze. Mogłam zupełnie spokojnie rozmawiać o stracie taty. Ich metody naprawdę działały. Zapłaciłam 11.